Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicy, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines 2. Moi drodzy, w ostatnich spotkaniach zajmowaliśmy się głównie tą okolicą, ale tak naprawdę to, co już tutaj mamy, czyli ten taki, można powiedzieć, pasek, mamy już zakończony. Więc teraz wrócimy sobie na jakiś czas w te okolice, a dzisiaj zajmiemy się konkretnie tą strefą nadmorską. I dlatego ja już zacząłbym sobie od razu od przebudowy tej drogi, mianowicie niech to będzie taka droga gruntowa, żeby, wiecie, nie było tu żadnych takich nie wiadomo czego, tylko taka zwykła gruntowa droga, która po prostu sobie idzie nad tym naszym, nie wiem co to jest, taka rzeka czy coś, chyba tak, taka rzeka. Tylko czemu ty mi tu na wiadukt nagle wchodzisz? Nie, ty tak możesz zostać, tylko żeby ten zakręt był trochę ładniejszy, bo nie wygląda to pięknie, to poprawmy to sobie delikatnie, weźmy to tak i teraz jakoś bardziej tak i jeszcze na przykład na ten końcuszek tutaj. Czy robimy jakieś połączenia? No na pewno trzeba by było. Pytanie brzmi, czy takie asfaltowe mogą być takie asfaltowe. One mogą delikatnie lepiej wyglądać, więc niech nawet będą takie asfaltowe. Raz, dwa. No dobra, niech będzie. Czy w środku? No może być coś jeszcze w środku, teoretycznie taki kawałeczek. Tutaj może nie. No i dobra, okej. Teraz, co jeszcze? Może na razie nic, może na razie zająłbym się tym, bo właśnie tutaj będzie taka ta strefa nadbrzeżna, więc może jakieś te domy nadbrzeżne byśmy postawili. Tutaj taki jeden, potem taki kolejny, potem może coś tutaj, potem taki na przykład trochę węższy. Coś większego na przykład w tej okolicy, takie dwa, potem tutaj coś, potem tutaj takie w ogóle wielkie, proszę bardzo, coś takiego, jeszcze jakiś na przykład na samym tym, tutaj nic, tu ewentualnie coś takiego, potem nic, potem tutaj, potem z tej strony cały taki pasek możemy zrobić, cały taki pasek też z tej strony, tego na razie nie będziemy zamalowywać, potem cały pasek tutaj, i cały pasek tutaj. Później cały taki pasek w tym miejscu, cały taki pasek w tym miejscu. Później wszystko, co jest w tym miejscu, co jest w tym i co jest w tym miejscu. Proszę bardzo, coś takiego możemy jak najbardziej zrobić. Powiedzcie mi, czemu to mi tak podchodzi dziwnie do góry. No bo to jest krzywy teren, to może bym się tym jakoś bardzo nie przejmował, niech to tak będzie. Ale żeby też nie było samych tych nadbrzeżnych, to tu wstawimy trochę więcej takich zwykłych. Tu jeszcze mogą być nawet na te dodatkowe kratki, tam gdzie będą chciały, niech się wybudują. Może ja was delikatnie przebuduję, niech się wybudują trochę też inne. Potem, co tutaj? Tutaj może też być taki pasek, tak, i tutaj mogą być jakieś kratki, jak ktoś tam chce, proszę bardzo. Większe, mniejsze do wyboru, do koloru. Mogą być, tutaj może być jeszcze na przykład taki jeden. No i okej, to się będzie budowało. Ale żeby nie było samych takich rzeczy, no to teraz by trzeba było postawić na przykład może jakiś taki plac biwakowy. Ja bym go postawił jakoś tutaj. On myślę by tutaj całkiem fajnie wyglądać, rzadko kiedy go stawiam, więc myślę, że akurat taki plac biwakowych, plac biwakowy mógłby się tutaj nadać. Później może na przykład jakiś plac zabaw, bardziej tutaj. Niech będzie nad tym morzem. Czy taki mały plac mógłby się tutaj zmieścić całkiem fajnie, okej. Co jeszcze byśmy tutaj wstawili? Coś z zakładki edukacja, no teoretycznie by się przydało, bo cały czas mamy dosyć niską pojemność tych szkół. Więc może na przykład jakaś taka szkoła tutaj. Niech będzie, chyba że ją bardziej jakoś tam przesuniemy, zaraz zobaczymy. Odsuńmy ją tak, ale tak, żeby ta kratka się nam tutaj nie wyburzyła, czyli to musimy tutaj oddać, to będą te nadbrzeżne chyba. Okej, więc niech to się buduje, no i teraz musimy jeszcze zrobić taką jedną drogę tutaj prosto. A ja ją tam zrobię z anarchią, ale pod kątem prostym chcę, czemu ty się nie zrobisz, tak? Dobra, weźmy bez przyciągania, widzę, się lepiej będzie chyba. Zróbmy taki kawałek i teraz co, coś takiego, dobra, niech będzie, tak trochę tutaj krzywo jest. Ale jakbyśmy to delikatnie przesunęli. Dobra, jest ok. Niech będzie. Niech będzie. A co tutaj byśmy dali? No tutaj myślę też takie nadbrzeże, tylko czy w całości? No bo ja tak sprawdzałem sobie przed odcinkiem. No i mamy strasznie mało krematoriów. Zobaczcie, zdolność
przetwórcze 254, a zgonów jest 469, więc może jakieś krematorium, chociaż na tym osiedlu średnio. Może bardziej tutaj, przy tej głównej drodze bym postawił krematorium, od razu je rozbudujemy. O wszystko co się da, bo na pewno się przyda. Więc niech sobie jakoś tam radzą, żeby też ta zdolność przetwórcza była. Tu możemy od razu dodatkowe skrzydło, jakiś plac zabaw wstawić. Chociaż nie wiem, czy to akurat byłoby najlepsze, chyba że bardziej z tej strony, nie, bo tam już się coś buduje, więc wstawmy tutaj i na przykład jeszcze taką klinikę, niech będzie. I wtedy tutaj przyciągniemy to sobie i tam zrobimy kolejną drogę. Czyli coś takiego na przykład i dalej jeszcze może gdzieś tam pójdziemy. Z taką drogą też możemy iść gdzieś dalej tam, no i potem jakoś z tym połączymy się tutaj. Na razie takie wstępne plany, zobaczymy co z tego będzie. Ale mnie i tak bardziej interesują jednak te rzeczy tutaj, ponieważ tak. Tu może dla odmiany trochę takich szeregowców, tylko no tak, tutaj szeregowce. Ale każdą taką drogę bym jeszcze sobie przedłużył, czyli raz, dwa, trzy. Taka jedna kartka by tutaj wyszła, ok. Czyli to jest do wyburzenia. Ty jesteś do wyburzenia, ty jesteś do wyburzenia i ty jesteś do wyburzenia, reszta się może zbudować, świetnie. Czyli to będzie taki rządek szeregowców. Okej, te budynki nadmorskie się nam już właściwie zbudowały, bardzo fajnie. No dobra, jakie my tu jeszcze ciekawe atrakcje mamy? Może jakiś taki właśnie duży park sportowy, boisko do piłki nożnej? Czy może do futbolu amerykańskiego? Nie, ja bym tu wziął może to do piłki nożnej. Ono jest bardzo duże, więc o, mamy kolejny kamień milowy, ale nie wiem, bo to chyba się nie postawiło. Coś takiego i zaraz najwyżej jakoś to sobie jeszcze tutaj przestawimy. Dobra, niech będzie koło tego placu biwakowego. Takie właśnie boisko, całkiem fajnie nawet wyglądające. Czy coś z tej zakładki? No w tej okolicy mogłoby się przydać, więc może jakąś taką straż, ale to bardziej w tej okolicy bym postawił, czyli na przykład tutaj. Niech będzie. Taka straż pożarna. Czy my ją jakoś ulepszamy? Możemy ją ulepszyć, niech im będzie. Jak tam szkoła pomaturalna? No jest ciasno w niej, więc no przydałoby się. No a na razie dobra, zostawmy też to, nie będę tutaj stawiał, bo to jest taka, wiecie, wiejska okolica, więc tu nie ma być nie wiadomo czego. Tutaj robimy tak, potem to doprowadzimy sobie jakoś tak i to już mamy połączone. Z tą drogą albo wyjdziemy prosto, albo się jakoś tak skrzyżujemy. Tylko się właśnie teraz zastanawiam, czy krzyżujemy się z tym tak. Teoretycznie by można, nie? Czekajcie, jakby to zrobić, żeby to miało sens. Tutaj. Tylko to by musiało być na... O właśnie, na takiej równi mniej więcej. Wtedy coś takiego, no nie. O! Mi by zależało na czymś takim. Coś takiego, super. I tą drogę byśmy jeszcze sobie jakoś odgięli, czy już nie będę jej bardziej odginać. No nie, może już nie, bo to jest tylko takie delikatne, by było to już bez sensu, lepiej ją prosto zrobić i tyle. Niech będzie. I teraz co my tu postawimy? Takie domki, ale może już to nie nadbrzeżne, tylko te zwykłe. Czyli zamalujemy sobie to jakoś w ten sposób na przykład. O, więcej takich zwykłych domków, jak najbardziej, niech to tak działa. A jak to z transportem publicznym? No bo tu widzę, jest taka pętla i one dalej te autobusy nie dojeżdżają. Może to jakąś osobną linię by się przydało zrobić. A tylko skąd my byśmy ją pociągnęli? Bo ta linia teoretycznie mogłaby kończyć już na tym rondzie. Ona wtedy by z tego ronda na przykład, ewentualnie skąd? Bo szukam tu jakiegoś takiego dobrego miejsca na zawrócenia. A gdzie mamy jakiś taki budynek? Nie wiem. Tutaj co jest? O, liceum. To może spod tego liceum byśmy jechali. Na przykład tu byśmy robili taką pętlę okrężną. Jakoś potem tędy byśmy się przedostali, no i potem po tej trasie 106 i dalej byśmy pojechali tak jak 106, a 106 by jechała tylko do tego ronda. Tak może być, dobra, więc tak, skasujemy sobie te przystanki. Trudno, te przystanki nie są nam potrzebne w tym momencie. One są już nieaktualne. Więc my je sobie pousuwamy troszkę, tak. I teraz wy powinniście na tym rondzie móc zawrócić. Aha, jeszcze tu taki przystanek został, proszę na rondzie sobie zawracać. A my zrobimy nową linię. Tylko, żeby ta nowa linia jeszcze najlepiej miała przystanek jakiś pod tą szkołą. Tutaj raz i dwa. I to by było po prostu śpiewaków szkoła, nazwijmy to sobie oczywiście. Śpiewaków szkoła. Bez caps locka, szkoła. Super, niech to się tak nazywa pięknie. Ctrl C. I tutaj wklejamy Ctrl V. Tak, więc tak to będzie. Śpiewaków szkoła, proszę bardzo.
Czyli to może tak działać, czy gdzieś dalej będziemy, może na razie nie, niech on na razie jakoś tutaj pętlę robi i tyle. Ale żeby już taka nowa linia była, czyli zaczniemy sobie jakoś stąd, z cementowej. Później kolejny przystanek już będzie przy szkole, potem będzie Chmielna. Później Landrynkowa, potem Ekologiczna Pętla, Senatorska Końcówka, Herbowa Senatorska, Humoru Remiza. I potem pod to liceum to najlepiej byłoby tędy przejechać. To możemy przejechać tędy. Później przez ten Plac Senatorów, Orientalna Hala Sportowa. Później pojedziemy jakoś tędy. Halna Odpoczynku może być. Potem co? Tędy. No dobra, niech będzie Humoru Remiza. Herbowa Senatorska, Senatorska Końcówka, Ekologiczna Pętla, Landrynkowa. Chmielna, ale czemu ty chcesz tędy jechać? Nie, nie, proszę jechać normalnie. Prosto Chmielna, Śpiewaków Szkoła i Cementowa. To jest na razie przystanek końcowy. I to będzie linia 206. Dobra, niech to tak będzie. Tu damy jakiś taki kolor, może żółty. Taki jakiś ciekawy. Nie 8, tylko jakieś, myślę, 5 na spokojnie wystarczy. Nie ma tu być dużo tych pojazdów i tyle. Okej, okay, teraz tak, czy z tą drogą coś będziemy robić? No można by ją tak podłączyć w sumie, niech będzie. I teraz tak, co byśmy wzdłuż tej drogi zrobili? Co byśmy tam mieli? Taką zabudowę mieszaną, to ja bym tu może ją kontynuował, taką zabudowę mieszaną na przykład. Czyli niech to będzie dalej wzdłuż tej drogi i tak samo w tej okolicy. Niech to tak działa. Tutaj, na tym takim śmiesznym czworokącie, można powiedzieć, może jakiś komisariat, no w sumie przydałby się. To może do tej drogi go zbuduję i teraz jakieś rozbudowy to oczywiście też od razu damy, niech będzie. Czyli mamy taki posterunek, w sensie to się nazywa posterunek, a tu widzę jest Aleja Fikołków, nie wiem czemu, bo ta się ulica nazywa, dziwne, no ale okej. No dobra, nie wnikam. Czy jakoś na przykład urząd pocztowy mógłby się przydać? Czy jakoś go tu zmieścimy? No właśnie, możemy go zmieścić, myślę. Damy radę, tutaj jakoś go wsta... Aha, trochę krzywo, no dobra, ale jakbyśmy go tam dalej delikatnie wsunęli... Tu już wtedy nie będzie wjazdu. Nie, o tu jest lipa, żeby go zmieścić. Dobra, a spróbujmy jakoś... Czemu to się nie chce wyburzyć? No wyburz się. Tutaj będzie tym bardziej ciężko. Nie, tu już mi się takie coś nie zmieści. To może jakiś park na przykład, taki sportowy, duży plac? No nie, on jest trochę za duży. Duży park miejski. Minimalnie za duży, więc niech będzie może duży plac zabaw po tej stronie. Ale żeby było jeszcze jakieś odgrodzenie, to zróbmy tu trochę sklepów, bo sklepów w sumie jest mało, to możemy dać jakieś sklepy, żeby one też się na przykład tu nam wybudowały. Tam, gdzie się tylko da, niech będą właśnie jakieś sklepy. I żeby też tutaj troszkę było tego wszystkiego więcej. Oczywiście możemy zrobić jakąś ścieżkę na przykład w tej okolicy, żeby też coś było. Czyli co, wyjdziemy jakoś tak, potem co, na pograniczu tego placu byśmy przechodzili. Coś takiego. I co, jedną krateczkę zabierzemy. No dobra, niech będzie, a to możemy sobie wyburzyć. Ok, niech to się trochę pomniejszy, będzie chyba lepiej. No jasne. A tutaj co zrobimy? Może jakiś na przykład wieżowiec? O, ciekawie będzie to wyglądało, myślę, więc niech będzie. Okej, więc coś takiego tu mamy. Może być taka trochę krzywa ścieżka, nie musi być taka idealnie wcale prosta. Tylko jeszcze, żeby jakieś drzewka tu oczywiście porozsadzać, żeby też coś było. Bo wiadomo, bez drzewek to nie ma okolicy żadnej. Więc niech też takie drzewka tutaj powstaną. Zastanawiam się od razu nad wydłużeniem tych torów tramwajowych, żeby wiecie, od razu mieć to tutaj jakoś zaplanowane. No bo one niby teraz teoretycznie dobiegają tylko dotąd. W przyszłości myślę, że cała ta ulica będzie w torach. Że tutaj tędy przejadą jakieś tramwaje zamiast być może tej linii 106. Że tędy tu jakoś będzie inaczej to poprowadzone. Ten budynek wyburzymy i pewnie jakoś tutaj się dopiero złączymy. No ale to kiedyś. Na razie to ja bym może tą drogę spróbował już poszerzyć. Tylko pytanie brzmi, czy może nie zrobimy czegoś ciekawszego na przykład. Czy na przykład nie zrobić czegoś takiego? Nie, no to jest dosyć szerokie. To w ogóle jest dziwne. Jak to wygląda? Aha, bo to jest to jeszcze tam pociągnięte, dobra. No to nie, może ja bym czegoś takiego nie robił, bo tu widzę, mam jakieś schrony i w ogóle. Ale może zróbmy taką drogę. Nie, no to też jest bez sensu, muszą być cztery pasy.
Nie ma tu w tej zakładce jakichś takich wąskich czteropasmowych, nie no, najwęższe to jest chyba to. A mi jeszcze zależy na takiej, która będzie miała tory w środku, co to jest? Nie. Ja muszę wziąć coś z tego. Tu są mamy takie fajne drogi, no właśnie, to jest minimum, co ja muszę mieć. Czyli to by było coś takiego, najlepiej to z tamtej strony jakoś. Bo teoretycznie z tej strony mam mniej do jakichś kosztów tutaj, nie? Robimy to, czy robimy to bardziej na środku? No lepiej byłoby tak. Dobra, zacznijmy sobie od przygotowań, więc te tutaj dziwne rzeczy. Ja sobie po prostu przestawię gdzieś, no trudno, tu gdzie będą mogły, to będą, tam gdzie nie będzie, no to nie będą. Potem kolejną część, aha, tylko że nie do końca tutaj bym chciał, żeby to się przestawiało. Przesuniemy to delikatnie i tyle. Później coś takiego jeszcze obok i coś takiego jeszcze obok. Myślę, że powinno styknąć. Później to rondo, czyli da się powiększyć, jakie to jest rondo obecnie. Małe nie jest, średnie jest. Duże dajemy, może na razie nie. Więc tą część mamy już oczyszczoną. Potem tutaj takie bloki, no trudno, te bloki będzie trzeba się ich pozbyć. Bo nam kratki, czyli to co przed chwilą wybudowałem, niestety musi iść do wyburzenia. Te cztery bloki, ty wieżowcu, ciebie też nie chcemy na razie. Aha, jeśli tu będziesz z automatu budować, to ciebie też wyburzymy niestety. Ajdź, drogę wyburzyłem. Już naprawiam, bo droga musi zostać na razie. Tu mamy teraz przejście, dobra, nieważne, to i tak się potem zmieni. Te sklepy też będą musiały iść do wyburzenia, więc ja je sobie od razu zawczasu też wyburzę, tylko że tak, tak. I potem jeszcze tamte krateczki. Tu się widzę coś dziwnego robi. Dobra. Proszę się stąd wynosić i teraz. Naprawiamy sobie, w sensie robimy sobie tą drogę. Czyli to. Czyli tutaj poprawka. Czyli tutaj poprawka. Dobra. No i teraz jeszcze by trzeba było to poprawić, więc może to w ogóle wyburzymy. Tak może będzie lepiej. Ja to ci zamaluję, to co tam chcesz, nieważne, tu i tak przy tej drodze będą takie kratki, wiecie. Byle jakie, weź się wybórz, chłopie, wybórz się, zbuduj się normalnie, tu też będą jakieś sklepy najwyżej. Tu widzę jeszcze jakaś droga, fragment drogi jest, o co tu chodzi. To ciebie też wtedy musimy na nowo połączyć, bo ty jesteś teraz zrobiony tak po omacku dosyć. Dobra, niech to będzie tak na razie, okej, coś takiego. Tu może zostać ten plac zabaw, tylko go delikatnie cofniemy. Albo wiecie co, ja go po prostu wybuduję na nowo. Wyburzę teraz i wybuduję zaraz na nowo. Plac zabaw poproszę. To będzie tutaj taki... Nie, to będzie tutaj w dużych parkach. Duży plac zabaw. Przebudujemy go trochę dalej. Postawimy OK. Tutaj nie będzie żadnych kratek, ale tym bym się jakoś bardzo nie przejmował. Jeszcze mi się nie podobają te tutaj, bo tu widzę, jest jakoś to dziwnie połączone wszystko. Więc połączymy to jeszcze raz, a porządnie. Czyli zrobimy to tak. Może być coś dziwnego nadal. Wiecie co, może ja to zrobię już taką normalną drogą. A potem dalej to się może tak rozchodzić. Okej, niech to działa tak, żeby jednak było trochę lepiej. I teraz trzeba dalej pociągnąć te tory tramwajowe. Żeby ten tramwaj jechał sobie tutaj, potem tu i potem gdzieś tam dalej. Na razie będzie miał tylko dwa dodatkowe przystanki. Jeden będzie tu, drugi będzie tu. I to będą na razie dwa jedyne dodatkowe przystanki. Jak my go nazwiemy? Tu jest coś, co to jest. To jest jakaś podstawowa placówka służby zdrowia, ale widzę, że ona też jest jakoś dziwnie ustawiona teraz. Więc ja ją sobie oczywiście poprawię. Klinika medyczna, poproszę ją inaczej. Czyli poproszę o wyburzanie. Wy się wybudujcie normalnie, jeszcze raz poprawnie. Dobra, tak to chyba może stać. Oczywiście czy jakieś ulepszenie? Dobudówka skrzydła? Może nie. Zajezdnia dla karetek może być, dobudówka skrzydła może na razie nie. No i czy teraz w końcu możemy tą drogę wybudować? Myślę, że możemy uczynić to. W sensie drogę wybudować, tramwaje wydłużyć do tej nowej końcówki. Czyli to będzie co? Jaka tu jest ulica? Ulica Jabłoniowa, tak? No to niech to będzie Magnacka po prostu. Magnacka. Bo to nie będzie pętla, tylko to będzie, wiecie, taka po prostu zwykła końcówka. Tam może już zostać ta senatorska końcówka. Bo to przez długi czas była końcówka, no ale teraz już nie jest. Proszę bardzo, Magnacka, coś takiego. A ten przystanek jest tutaj gdzieś? Czy to jest jeden tylko? No właśnie, to jest tylko jeden, więc ten też musimy dołożyć. No i zaraz ci pasażerowie będą zaskoczeni, że ich tramwaj dojeżdża dalej. Kiedyś wiadomo, to będzie więcej linii na pewno, no ale na razie macie to, co macie. Gdzie jest ten tutaj przystanek? On jest w tym miejscu. Nie, to nie jestem w tym miejscu. On jest tutaj. Nie tutaj. Tutaj jest ten przystanek tramwajowy.
I proszę bardzo, senatorska końcówka. I teraz tą linię z tej końcówki wydłużymy sobie aż dotąd. I dodatkowo obsłużymy sobie ten przystanek i ten przystanek, proszę bardzo. Czyli ten najbliższy tramwaj już powinien pojechać po nowej trasie, mam nadzieję, zaraz zobaczymy, czy pojedzie rzeczywiście. Proszę mi pokazać, jak ty pojedziesz teraz. No dobra, ty sobie powolutku się to toczysz. Super, a wy co robicie? A, to jest 206, super. Świetnie, dobra, ty sobie jedziesz dalej. No i teraz idziemy tym nowym odcinkiem trasy. Tu widzę, że wszyscy wysiadają, no i na razie będziemy wracać stąd. Więc za daleko nie dojedziemy, ale wiecie, to jest już początek pod dalszą część tej trasy. Więc okej, no jakoś to tutaj funkcjonuje, ktoś tam może wysiąść. Więc tą linię fajnie byłoby teraz jakoś wydłużyć pod tą tałą. Więc może tak, weźmy to tutaj i zróbmy tu jakąś taką nawrotkę uliczną. Tu jest połączenie, no dobra, to może być tutaj taka pętla uliczna, czyli niech będzie taki jeszcze jeden przystanek. Może być nawet wiata. Czy ja tam teraz jakoś wymienić dam, no to niech będzie wiata. Tu potem jeszcze coś, może niech zostanie tak. Czyli teraz, ten przystanek musimy przełożyć tutaj, to będzie teraz cementowa nadal. Czyli zmień nazwę, to będzie cementowa. Ctrl 0 znowu robimy i teraz tu będzie Ctrl V. Poproszę, Ctrl V. To będzie taka trochę linia okrążnie jadąca po tym osiedlu, ale myślę, że taka też może być. I teraz, jak my tu pojedziemy dalej? Potem tutaj pojedziemy oczywiście, no i potem jeszcze pojedziemy sobie jakoś tutaj. Ulica Jabłoniowa, w żadnym wypadku, tu ma być przystanek Magnacka. Magnacka. I to będzie pętla końcowa, tak to ma teraz wyglądać. Super, więc tutaj się nam coś pobudowało. Tutaj może bym zostawił taką zwykłą trawę. Tu ma być po prostu trawa, ewentualnie jakiś tam, wiecie, piasek i tyle. Więc tu bym może nic nie poprawiał. Czy tu jeszcze coś byśmy poprawiali? Zastanawiam się w sumie. No właśnie, tu się tak trochę to dziwnie zrobi, ale teraz może to się jakoś uda wygładzić. Dobra, niech to zostanie tak jak jest. Ja nie będę tego bardzo wygładzać. To ma być taki naturalny teren po prostu i tyle. Tutaj mamy takie domki i tyle. Nie będziemy się tym też jakoś bardzo przejmować. Dalej bym może na razie nie szedł. Poszedłbym dalej troszkę tutaj. W sensie, tą drogę w końcu by trzeba było jakoś jeszcze wydłużyć, więc ja bym może ją poprowadził, czy poprowadzimy ją po prostej i będziemy potem z nią szli jakoś tam dalej, no fajnie by było, albo można, bo tam dalej raczej nie będę chciał iść tą drogą, to będzie jakaś taka wysepka, myślę, no zobaczymy jeszcze co tam będzie, na razie może nie będę wymyślać. Ta droga też tak tutaj zakręca, więc ona teoretycznie by wyszła pewnie jakoś tu i przeszłaby na tą wysepkę. Na razie zróbmy prosty odcinek tej drogi, może bez kombinacji, po prostu prosty odcinek. No i teraz przedłużmy sobie te ulice wszystkie, czyli ciebie przedłużymy w ten sposób, ale pod kątem prostym, poproszę raz. Potem dwa pod kątem prostym, halo, pod kątem prostym cię szukam, dobra jesteś. Dobra jesteś, super. Potem takie coś. To mogą być takie wyjazdy z tej, bez przesady. I potem co jeszcze? Za tą szkołą to było co? Jakoś tak? Czyli jakoś stąd by trzeba było dalej jechać. I dojedziemy tak, proszę bardzo, coś takiego. No i teraz można by było jeszcze zrobić to jakoś tak na przykład, o. Takie przecinające kilka dróg, myślę, że fajnie. Najlepiej byłoby jeszcze przed tym placem biwakowym wyjechać z taką drogą. Najwyżej równolegle do niego. Dobra, nie musi być ten kąt idealny, może być tak, okej. Czy z tą drogą jakoś tu przejdziemy? Możemy przejść, ale może bym wolał, żebyśmy się jakoś tu połączyli. Coś takiego, no i wtedy tych kratek, jakby się, w sensie tych budyneczków trzeba byłoby się pozbyć. Te się wybudują mniejsze, tu może być jakiś sklep. I teraz co tutaj? Tu robimy taką wielką tą domkozę, może być domkoza, tu niech będzie, proszę bardzo. Po prostu, żeby tego było troszkę. Szkoła kolejna, no bez przesady, no ile szkół możemy stawiać, nie ciągle. Od razu może poszerzę tą jezdnię, bo też nie wiadomo jak tutaj będzie, jak będzie ona poszerzona, więc od razu może ją poszerzę. Bo plan na to, żeby przeprowadzić tramwaj na pewno jest, no właśnie, bo te drogi zaraz tu się będą wykrzywiały trochę. Chyba, że ja to poprawię jeszcze tak. Tu jest widzę jakiś nieprawidłowy kształt, dobra, to czego się nie da, wyburzamy. Tu też jest widzę nieprawidłowy kształt. O matko. Dobra, podłączmy to jakoś. W sensie tu będzie ciężko, żeby to podłączyć. Więc może zróbmy takie. Ja to delikatnie chociaż spróbuję jakoś przesunąć.
Chociaż tu też będzie ciężko. Dobra, nie, muszę to jakoś wyburzyć. I troszkę tu zmienimy siatkę, więc tak, to od razu ja przekieruję sobie tutaj. Taki będzie wyjazd i stąd też to przedłużenie. Co zrobimy, takie skrzyżowanie, czy jakoś tutaj bardziej? No może bym to wygrał jakoś, żeby się podłączyło do tego. Ok. To co zostaje, to zostaje. To co jest tam do zburzenia, to niech się zburzy. Ja bym tu jeszcze chciał na pewno tutaj domki, bez tej głównej drogi. Tam przy głównej to wiadomo, już coś będzie innego, myślę. No i co dalej? Idziemy jeszcze tutaj. No myślę, że możemy jeszcze na przykład podejść jakoś sobie tutaj. Niech tych domków będzie jak najwięcej. Potem jeszcze coś na przykład tutaj też, żeby było po prostu, żeby było jak najwięcej różnych domków. Proszę bardzo. Czyli po prostu taka domkoza trochę, można powiedzieć. W związku z tym, że mamy już to wszystko, to teraz myślę tak. Zabudowa mieszana, dalej kontynuujemy to wszystko, ten cały motyw. Potem jakieś kolejne, no przydałoby się krematorium, no trudno, będą mieli tak to trochę w okolicy, chyba że gdzieś indziej. No ciężko teoretycznie wstawić to gdzieś indziej, chyba że bardziej może w tej okolicy, ale gdzie? Tutaj też nie wstawię. Chyba że tu, prosto przy zjeździe. O, niech będzie takie krematorium, tu raczej nic innego nie będzie, więc może być takie krematorium, nawet je ulepszę teraz na maksa tutaj. Proszę, wszystko ci dam, bylebyś już się cieszył. Może nawet więcej tych zajezdni, w sensie tych różnych rzeczy postawić. O. Niech będzie, żeby właśnie tego było trochę więcej. To będzie taki fajny budynek, myślę, całkiem. Fajnie powinien być wydajny w dobry sposób. Wy powinniście się też budować, a tutaj... No a tutaj co? Kolejne domki? Nie, no domków wam tu nie postawię. No najwyżej, najniższe, te jakie tu mogę postawić, to są szeregowce. Bo już niższych nie będę stawiać, bez przesady. A powiedzcie mi jeszcze tak, co z tą komunikacją? No, co to jest za linia? To jest jakiś inny wynalazek, nie? No to tak trochę okrąża to. To w sumie nie jest głupie, może być taka linia, która robi to okrężnie, żeby po prostu zbierała ludzi z tego osiedla. No ale fajnie byłoby też mieć jakąś jeszcze jedną linię, nie? Teraz tak myślę, co by tu zrobić? Bo tramwaj dojedzie kiedyś tam dalej. Ale by trzeba było jakiś autobus bardziej z tej strony poprowadzić. Chyba że na razie... No nie, nie wiem. Dobra, zostawmy to na razie. Będzie bez komunikacji przez jakiś czas. Najwyżej wam tramwaj wydłuży o kolejne przystanki i tyle. Tramwaj dostaniecie na dłuższej trasie. Możecie z niego sobie skorzystać, ale na razie pojazdów innych nie. Czyli tu będzie obecnie przystanek, potem będzie coś tutaj, potem żeby nie były za często, będzie coś w tej okolicy i w tej. Czyli najpewniej kolejne dwa przystanki zyskamy. I co tu macie za kandydaci na nazwę? Wierzbowa, może być Wierzbowa. Halo, Wierzbową chcę kliknąć. Czemu się nie chcesz dać? Halo. Coś się zepsuło, zobaczcie, nie mogę kliknąć. Do Emy przeskoczyło, dobra, przeskoczyło Wierzbowa. Bo Wierzbowa to jest ta, tak? No jasne. To jest Wierzbowa. Gdzie jest jeszcze ten przystanek? Tu chyba, tak? Ten taki, o, jest Wierzbowa. No i ostatni przystanek na trasie to będzie na razie Garncarska. Kiedyś dalej, na razie Garncarska i tyle. Dobra, przeskoczyło nawet w miarę szybko. Garncarska. Ctrl C robimy. I razem tutaj Ctrl V. Proszę bardzo, Garncarska. Teraz tramwaj dalej przedłużamy znowuż, czyli dajemy go. Aż gdzie? Tutaj czy tutaj? Może niech jedzie sobie tędy, tylko pytanie brzmi, dobra, niech zostanie, chociaż, dobra, niech jednak podjeżdża może tutaj, po co ma jechać tam. Potem niech staje sobie tu i niech staje sobie jeszcze tutaj i dodatkowy przystanek również niech obsługuje w tej lokacji. Okej. Potem, w tym trójkącie, co ja mogę tu postawić? Duży plac, no raczej się nie zmieści, a to? Też nie. To się może zmieścić tutaj, to niech to tutaj sobie stoi. A tu po prostu jeszcze coś wybudujemy, zobaczę. Teraz tak, fajnie byłoby jeszcze to jakoś zapełnić, bo fajnie byłoby tu postawiać więcej ozdób. I ja tej okolicy takich małych domków nie będę ozdabiać. Tutaj myślę, że poza tym może tutaj, bo tu w sumie to tak trochę dziwnie wygląda, więc tu trochę ozdobię, fakt. Ale nie będę jakoś bardzo ozdabiać, bo uważam, że taka okolica nie powie, wiecie, to jest taka troszkę inna okolica niż wszystkie, więc myślę, że to tak może być, że będzie nieozdobione. W sensie wiadomo. Jeszcze tam gdzie jest rzeczywiście puste, jest jakaś taka łąka, to wiadomo, jakieś ze dwa dęby postawię na przykład. No ale tutaj nie będę ozdabiać, bo tu już mamy tą.
Tam, gdzie można, to coś wstawię, ale tu i tak jest gęsto już różnych rzeczy, więc ciężko jest. Na przykład tu pojedyncze drzewka mogę wstawić, ale ta okolica sama w sobie jest ozdobiona, bo tutaj, zobaczcie, tu jest tak wszystko, wiecie, są tylko beton, nie? A tu mamy już jakieś te. Więc tutaj nie ma też sensu, nie wiadomo czego ozdabiać, bo to widać, że ta okolica jest taka bardzo, bardzo zielona. Jeszcze bym tylko coś tutaj zrobił, czyli tutaj myślę, że to jest taka zabudowa mieszana, tylko niech to będzie tak. Tak i tak, zresztą sobie jeszcze przebudujemy to tak. I teraz, ja wam to wszystko jeszcze skoryguję i proszę się jakoś na nowo wybudować, możecie być trochę więksi, okej. Dobra, więc to mamy. No i dobra, słuchajcie, myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Całkiem fajna taka strefa nadmorska. W sensie nadmorska, no nadmorska, no tak się mówi. Tu widzę, tramwaj już sobie jedzie. Ile masz ludzi? No 5, no bo tu nie będzie dużej ilości osób, bo wiadomo, to jest dopiero początek trasy. No ale miejmy nadzieję, że już w przyszłości, gdzie wiecie, będzie tutaj większa zabudowa i też z tej strony coś powstanie, bo tu na pewno będzie sporo zabudowy, to też będzie to właśnie fajnie w tej okolicy wyglądało. Na następny odcinek może bym sobie poszukał jakiegoś złoża, bo tu widzę, mamy dosyć żyzne gleby, ale tutaj nie będę. Mamy żyzne gleby też tutaj, mamy potem żyzne gleby gdzieś tam, więc to akurat nie musi być taka ważna rzecz. No ale na przykład potem jakieś wydobycie metalu, fajnie byłoby to wydobywać gdzieś. Dlatego myślę, że o, idealnie na złożu się wybudowałem, więc myślę, że w kolejnych odcinkach chciałbym, żebyśmy też zajęli się takimi złożami. Na przykład może coś w tej okolicy wybudowali, bo to zawsze jest też ważne, żeby coraz więcej tego wydobywać. Więc za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Cześć i pa, pa!